Panowie mieleccy, moją wolą, a dla was rozkazem jest na tym miejscu lokować miasto Mielec. Myśl ta dojrzewała wiele lat. Okrutna wojna północna toczyła nasze rubieże. Teraz, gdy wróg pokonany, gniazdo żmij zdobyte, po ponad 150 latach Pomorze znów jest nasze, a Wisła w całości sprawna w naszym ręku, nadszedł czas, żeby tworzyć nową Rzeczpospolitą, gdzie nie tylko oręż, pancerze i kopie, ale moneta, handel, praca, dobra rolne. Akt lokacyjny miasta Mielca. W imię Pana, amen. Dzieła ludzi śmiertelnych na świecie wymagają pamięci. Wypada, ażeby zostały pewnymi pismami trwałymi zabezpieczone. Stąd my, Jan i Bernardyn, bracia rodzeni niedzielni, dziedzice Mielca, niniejszym czynimy wiadomym, obecnym i przyszłym, którym tu wiedzieć należy, że chcąc nasze dobra dziedziczne rozszerzyć i pomnożyć o bogatsze pożytki, za zgodą, wolą i wiedzą najjaśniejszego księcia Pana, króla naszego Kazimierza, z łaski Bożej króla Polski, wielkiego księcia Litwy, Rusi, Prus, etc., etc., Pana naszego najłaskawszego. Najpierw wszystkim mieszczanom i mieszkańcom, mających się osiedlić i przebywającym z zewnątrz, od dnia dzisiejszego dajemy i darujemy wolniznę 20 lat. Po wygaśnięciu wolnizny 20 lat powinni płacić nam i naszym spadkobiercom każdy mieszczanin w rynku od dachu każdego domu 5 groszy monety zwykłej, a przy ulicach po 3 grosze rocznie, zaś z każdego ogrodu po groszu na każde święto Marcina Wyznawcy i biskupa. Z pól, które w porach i zaroślach zostały i zostaną wykarczowane przy granicy, inaczej przy błoniach, aż do miejsca zwanego Góra Krzemiennicza po 8 skojców. Winni płacić też na rzecz rektora kościoła parafialnego w Mielcu na każde święto Mikołaja Wyznawcy po 4 grosze monety zwykłej z każdego łanu wykarczowanego, tak w borach i lasach. Na targ tygodniowy w tym mieście wyznaczamy sobotę, na który wszyscy przebywający mają swobodnie i bez przeszkód sprzedawać przywiezione rzeczy swoje, towary i inne po uiszczeniu jednak opłaty rynkowej zwanej targowym. Ponadto dajemy i z przyjacielską życzliwością darujemy powieczne czasy wójtowi tego miasta, który będzie w danym czasie władzę sądzenia, wyrokowania, karcenia i karania w sprawach tak wielkich, jak i małych, według zwyczaju ziemi, tak jak przewiduje i określa prawo magdeburskie, we wszystkich punktach i artykułach, wyrokach, warunkach, ażeby mieszkańcy rzeczonego miasta naszego osiągnęli tym łatwiejszy i bardziej owocny wzrost zamożności. Mości panowie, przekazałem wam insygnę mojej władzy. Niech wam Bóg sprzyja i święty Jerzy ochrani. Wasza wysokość, z Bożej łaski królu Polski, Litwy, etc., etc., etc. Jesteśmy wdzięczni, że znalazłeś czas i chęci, aby przybyć tu do nas, do Mieleckiego Grodu, powołać ten gród na chwałę Bożą, aby ludziom żyło się dostatnio i pogodnie. Dziękujemy za przekazane insygnia i niech one świadczą o tym, że ten czas i trud twój sprzyjają jego rozwojowi, na chwałę Królestwa Rzeczypospolitej, na chwałę Króla i Królowej, na chwałę mieszczan, miasta i okolic i na chwałę Bożą.
Efektowne zbicie, sparowanie. I proszę Państwa, obuchowe powalenie, ale oczywiście przy tak grubym pancerzu metalowym on jest jedynie ogłuszony. Często... I w tym momencie, proszę Państwa, widzimy po przeliczeniu trójkowym sformowanie takiego właśnie szyku. I widzimy w tym momencie, w jaki sposób oddział odpowiednio rozłożył się, aby defensywnie przyjąć szarże wrogiej jazdy. Zwróćcie Państwo uwagę na błyskawiczną reakcję gwardzistów. Gwardia, na ramię, broń! Naprzód! I widzicie Państwo jednocześnie, jak utrudniona była komunikacja na polu bitwy, która opierała się na osobistym posługu dowódcy. Całe szczęście ta kostka nie jest mokra i śliska. I odwrót kolumną dwójkową, czyli błyskawiczna forma wycofywania się dla niewielkich manewrowych regimentów. Chyba chcą ponowić atak. I proszę Państwa, atak rozwijano szyk w momencie kontaktu z przeciwnikiem. Widzicie Państwo, jak można było błyskawiczny taki oddział rozłożyć. Oczywiście charakter prowadzonych wtedy starć wymagał błyskawicznej reakcji. I prezentują przed Wami broń. A w tym momencie przed królem jegomością gwardziści z Nowej Dęby. Broń!
przedstawiam się przed Państwem. Doborowi żołnierze, osobista straż dworu. Obywatele i włodarze miasta Mielca. Oto król Kazimierz Jagiellończyk, król Polski, Wielki Książę Litewski, pan Prus, Rusi, etc., etc. Królowa Elżbieta opuszczają Mielec. Żegnają się z Wami rekonstruktorzy z chorągwi Rycerstwa Ziemi Sandomierskiej oraz Bractwa Rycerskiego Miasta Nowa Dęba. Przyjaciele z granic Waszego powiatu. Przyznacie Państwo...